się to wzięło na naszym świecie? Kto tu zawinił? Jak to się stało? Jedni wszystkiego mają za dużo, inni natomiast mają za mało. Jedni są syci, chciwi, łakomi, jedzą gdy trzeba i gdy nie trzeba. Inni głodują, wciąż umierają, marzą o suchym kawałku chleba. Jedni chodzą do szkoły bez przeszkód, nie cenią tego i łapią dwóje. Inni nie mogą uczyć się wcale i już od dziecka ciężko pracują. Jedni kościołów mają bez litru, mogą codziennie być na mszy świętej. Inni w ogóle nie znają Boga, drogę do Niego mają zamkniętą. Boże, dopuszczasz te nierówności, na które ludzie spokojnie patrzą, a w naszych sercach budzisz niepokój, byśmy walczyli o prawa słabszych. Mówisz nieszczęściem, biedą, chorobą i do dorosłych, i do nas małych. Wskazujesz trudne problemy świata, abyśmy sobie wciąż pomagali. Miłość natomiast rodzi miłość.
Nie próbujmy zwyciężyć świata za pomocą bomb, karabinów. Zwyciężajmy go raczej miłością i współczuciem. Pokój zaczyna się od uśmiechu. Uśmiechaj się 5 razy na dzień do kogoś, do kogo wcale nie masz ochoty się uśmiechać. Uczyń to w imię pokoju. Niech promienieje u nas pokój, abyśmy w świecie i w sercach wszystkich ludzi zdołali wygasić wszelką nienawiść i wszelką szumicę władzy. Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło, szerzyć dobro i miłość? Musimy umocnić wiarę w to, że jesteśmy jedną rodziną ludzką i nie ma granic ani barier politycznych lub społecznych, które pozwalają nam ich na izolowanie się. I właśnie dlatego nie ma czasu na globalizację obojętności. Thank you.
nie wystarczają wielkie manifesty na rzecz pokoju, wielkie spotkania międzynarodowe, jeżeli później tego pokoju nie realizuje się w rzeczach małych. Można wręcz mówić o pokoju pięknymi słowami, można robić wielkie konferencje, ale jeżeli w Twoim własnym zakresie, w Twoim sercu nie ma pokoju, w Twojej rodzinie, między sąsiadami, w Twojej pracy nie ma pokoju, nie będzie tego pokoju w świecie. Świat potrzebuje nowych liderów. Niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy nie. Czy jesteś dyrektorem firmy, czy jako student realizujący jakiś plan, czy jako głowa rodziny, menedżer swojego życia. Musisz odkryć, że tym liderem jesteś ty. Yeah.
Zawało, Dorota Bożezińska, Jola Dobrzyńska, Urszula Wichowska i Ewa Braso. Wystąpiła też dla Państwa młodzieżowa grupa musicalowa, która tutaj co tydzień spotyka się bardzo się pomachajcie z góry. Wystąpił chłopięcy zespół wokalny Kameleon ze szkoły podstawowej nr 11. Chłopaki, pokażę się. Wystąpił zespół wokalny Wiolinki ze szkoły podstawowej nr 11. Wystąpił także zespół wokalny Tutti ze szkoły podstawowej nr 11. A także wystąpił dla Państwa chór ze szkoły podstawowej nr 11. Scenografię, to piękne serce, te skrzydła, tutaj te napisy, to wykonały dla nas wspaniałe panie, pani Magdalena Marczyk, pani Agnieszka Poszewczyńska i pani Ewa Braso. Koordynatorem akcji charytatywnej była pani Magdalena Kwiatkowska. Panie wolontariuszki to pani Magdalena Konowrocka i Katarzyna Sira. Gdybyście Państwo jeszcze zechcieli wrzucić do puszki parę groszy, to bardzo prosimy. Prezentację multimedialną pan Adam Jasiński przygotował dla Państwa. Nagłośnienie pan Daniel Domagała. Jak zawsze najlepszy akustyk we wszechświecie. Serduszka i te, które Państwo dostaliście, którzy wrzucaliście pieniążek do puszki, to wykonał dla Państwa pan Norbert Rola, firma Rotor. Reżyseria Anna Kałużna. A teraz proszę Państwa, bo jeszcze mamy tutaj jedną niespodziankę. Klasa 6G razem z wychowawczynią panią Jolantą Dobrzyńską chcieliby przekazać na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej zebrane przez siebie pieniążki i zapraszam przedstawicieli na scenę. Wykonali nawet taki wspaniały czek, taki duży. Zapraszamy panie wolontariuszki tutaj na środek z puszeczką. Słoneczka, teraz zobaczycie co. Klasa 6 ze szkoły podstawowej nr 11 chciała przekazać czek o wartości 100 zł na pomoc sobie. Komisyjnie wrzucono do puszki, wszystko się zgadza. Także jeszcze raz powtarzam, gdyby ktoś z Państwa miał życzenie, to panie są cały czas. Proszę Państwa, jeszcze tutaj mamy słodycze dla wszystkich artystów naszych, ale zaraz, bo chyba chcecie jeszcze Państwo pić, co? Ja też tak myślę. Słuchajcie, słodycze upodobała jak zawsze po każdym koncercie pani radna Urszula Wody. Serdecznie Pani dziękujemy! A my śpiewamy piosenkę jeszcze jedną. Thank you.
dziękujemy. No i oczywiście do zobaczenia za rok. Za rok będzie taki sam koncert, a czy będzie inny, ale z podobnymi treściami i wartościami. Także zapraszamy serdecznie.